Witam Państwa bardzo serdecznie w naszej kolejnej rozmowie dnia. Ze mną nowa pani wójt gminy Kobylnica, pani Anna Gliniecka-Woź. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Pani wójt, za nami krótka, ale intensywna kampania, zakończona sukcesem. Tak. Trudno było? Trudno było, tak jak Pan powiedział. To była krótka kampania, ale bardzo intensywna. Wymagała dużo zaangażowania z mojej strony oraz z mojego komitetu. No ale daliśmy radę. Ciężko było się z Panią umówić nawet podczas samej kampanii. Myśmy próbowali, ale ustaliliśmy sobie, że jak się nie uda, to spotkamy się po wyborach. No i udało się teraz? Tak, udało się teraz. Rzeczywiście w trakcie kampanii miałam bardzo mało czasu i kilku mediom musiałam odmówić, w tym Panu. Bardzo przepraszam, ale bardzo się cieszę, że widzimy się dzisiaj. Ja również się cieszę, bo dzisiaj już tak jak dym i kurz trochę opadł, możemy porozmawiać o tym, jakie ma Pani plany na najbliższe lata, a patrząc w program wyborczy, trochę tego jest. I takie dosyć ambitne rzeczy, i infrastrukturalne, i społeczne, to może tak troszkę prześliźnijmy się po tym programie i porozmawiajmy o tym, co Pani planuje w najbliższych latach. Może zaczniemy od takich trzech podstawowych rzeczy, które dla Pani są najważniejsze, które chciałaby Pani zrealizować, bo w programie ich jest dosyć dużo. Tak, dosyć sporo ich jest w programie, ale tworzyłam ten program z taką myślą, żeby to były rzeczy realne. To nie są obietnice, których nie spełnię. Głównym to jest infrastruktura, jednak drogi to jest to, czego mieszkańcy najbardziej od nas oczekują. Ja odwiedzając mieszkańców przez ostatnie półtora miesiąca, właściwie w każdej naszej miejscowości, a mamy ich dosyć sporo, mamy 27 sołectw, w każdej miejscowości słyszałam o drogach, także wiem, że to jest rzecz, która jest bardzo istotna. Komunikacja również, poszerzenie komunikacji, jeżeli chodzi i o miejscowość Kobylnica, i o przyległe miejscowości, to też jest mój plan na kolejne lata. Zdrowie, czyli jakby w funkcjonowanie naszych ośrodków zdrowia, polepszenie tego funkcjonowania, bo też nie funkcjonuje to tak, jak bym chciała, tak jak mieszkańcy by chcieli. Opieka stomatologiczna w szkołach to też jest coś, co bardzo bym chciała wprowadzić, oraz opieka psychologów, bo to też jest teraz w tych czasach bardzo istotna sprawa. I turystyka. Chcielibyśmy rozwinąć turystykę w naszej gminie Kobylnica, ponieważ jest to piękny teren, piękne tereny. Mamy piękne jezioro, przystanie kajakowe, ścieżki rowerowe, także nad tym wszystkim już pracujemy i mam nadzieję, że to wszystko uda się zrealizować przez te 4,5 roku. No właśnie chciałem powiedzieć, że taki duży plan to chyba nie wiem, czy wystarczy jednej kadencji na to. Ale porozmawiajmy może o tym, jak trudno to będzie zrealizować, bo szczególnie te tematy infrastrukturalne to są tematy, które no, generują olbrzymie koszty. Tak. Jednym z pomysłów jest wybudowanie zapewne potrzebnej obwodnicy Kobylnicy, droga 21. Jak Pani myśli, czy uda się to zrealizować? Czy są jeszcze te środki? Jest pomysł na to, jak ta obwodnica miałaby przebiegać? Bo tam koncepcji jej realizacji było kilka. Tak, koncepcja jest. Nam zależy na tym, aby ta obwodnica przechodziła przez naszą miejscowość. Mamy koncepcję z 2015 roku, tak aby odciążyć ulicę główną. Jednak niestety ta koncepcja nie została wzięta pod uwagę przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Rozważane były trzy inne warianty i procedowany jest wariant, który nie do końca nas zadowala, także będę się starała znaleźć środki. Będę się starała rozmawiać ze stroną rządową, samorządową, żeby wspomogli nas w tym działaniu, ponieważ jest to inwestycja, która na obecną chwilę kosztuje, znaczy byłby koszt tej inwestycji około 60 milionów. Czyli połowa waszego rocznego budżetu. Dokładnie, więc bez wsparcia zewnętrznego nie będziemy w stanie tego zrealizować, a wiem, że jest to jednym z główniejszych problemów miejscowości Kobylnica i ogólnie całej gminy. Jeśli mowa już o finansach, no to samorząd kobylnicki nie jest wyjątkiem. Wszystkie samorządy mają problemy finansowe. Wiele czynników na to wpłynęło. Jak wygląda sytuacja gminy w najbliższych latach? Jak duże jest to zadłużenie? Czy to zadłużenie jest niebezpieczne? Czy będzie pozwalało na zaciągnięcie nowych kredytów, rozpoczęcie nowych inwestycji? W najbliższych latach, znaczy w najbliższym roku, może tak powiem, nie planujemy zaciągać nowych kredytów.
kredytów. To zadłużenie rzeczywiście jest. Jest to koszt około 99 milionów, ale jest to zadłużenie rozłożone na lata do roku 2040. Budżet roczny gminy to jest 126 milionów. Obsługa tego długu włącznie z kapitałem to jest 15 milionów rocznie, więc tutaj jakby nie ma zagrożenia, że nie będzie tej płynności finansowej, bo jak najbardziej tego się nie boimy. 25 rok jeszcze będzie dosyć ciężkim rokiem, ale już 26 będzie znacznie lepszy pod kątem finansowym, więc myślę, że wtedy będziemy mogli rozpocząć realizację większych działań. Wspominała Pani o rozwoju komunikacji i pomiędzy poszczególnymi miejscowościami, ale również zakładam między Słupskiem. Nagrywamy w Słupsku, jesteśmy w telewizji Słupsk, więc o Słupsk też muszę zapytać. Jak Pani również w tym kontekście widzi współpracę z miastem? Czy będzie się ona rozwijać, zacieśniać, czy wręcz przeciwnie? Nie, mam nadzieję, że będziemy się rozwijać i współpracować. Ja cały czas to powtarzam, że uważam, że współpraca z lokalnymi samorządami to jest coś, co nas rozwija, tak? Widzę po wspólnych projektach, które realizujemy i jeżeli chodzi o Słupski Związek Powiatowo-Gminny i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, ZITMOW Słupsk, tutaj realizujemy wspólnie dużo inwestycji, chciałabym, żeby tak było nadal. Jeżeli chodzi o komunikację, to tak, to mamy dwie linie, które jeżdżą pomiędzy naszą gminą a miastem. Jest to linia numer 5 i numer 10. Mam w planie rozszerzenie tych linii. Na pewno czekają mnie spotkania z przedstawicielami miasta, żeby poustalać wszystkie szczegóły. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze pewnie będzie chodzić o pieniądze. Natomiast mieszkańcy pewnie najbardziej zależałoby im na tym, żeby tych autobusów kursowało jak najwięcej, również w godzinach wieczornych prawdopodobnie, no bo tak, wtedy... Tak, tu też mamy takie zgłoszenia, że jest mało autobusów wieczornych, żeby ludzie mogli po godzinie 20 czy nawet 21 wrócić do domu. Będziemy to wszystko analizować. Na pewno będą potrzebne ankiety, bo też czasami okazuje się, że taką linią jeździ jeden mieszkaniec. Mhm. To jest trochę za mało, tak? Jednak te koszty komunikacji są dosyć wysokie i jakby chcielibyśmy sprawdzić i zweryfikować to, czy rzeczywiście jest to zasadne ekonomicznie. Jeśli chodzi o działania społeczne, dosyć dużo w swoim programie poświęcała Pani i mieszkańcom, i seniorom. Czy to jest taki najważniejszy punkt, jeśli chodzi o mieszkańców gminy? Czy to są osoby, które, nie wiem, do tej pory były troszkę niezauważone? Czy wręcz przeciwnie, pojawia się ich coraz więcej, dlatego skierowane działania są w ich kierunku? Chyba to. Pojawia się coraz więcej. No niestety jesteśmy starzejącym się społeczeństwem. Seniorów mamy coraz więcej. Współpraca z seniorami, ja uważam, że układała się do tej pory dobrze, ale mam nadzieję, że będzie się układała jeszcze lepiej. Organizujemy dużo przeróżnych działań na rzecz seniorów. Mamy również takie dodatkowe oferty, jak bilety za złotówkę dla seniorów, różne badania profilaktyczne, także cały czas staramy się tą ofertę rozszerzać, ale również rozszerzamy ofertę dla młodych ludzi. Chcielibyśmy ich bardziej zintegrować, żeby ruszyli zza swoich telefonów, tak, i spotykali się na różnych zajęciach. Są to zajęcia malarstwa, street artu, nawet ostatnio organizowaliśmy warsztaty DJ-skie, gdzie mieliśmy DJ-a, który przyjechał do nas z Warszawy, także to było coś zupełnie nowego, było bardzo duże zainteresowanie i cały czas staramy się poszerzać naszą ofertę. Ja zapytam jeszcze jedną rzecz, która mnie bardzo zaintrygowała, no bo chociażby podczas kampanii prezydenckiej w Słupsku ten temat wybrzmiał i u Pani również się ten wątek pojawił dotyczący opieki stomatologicznej. W programie jest. Tak, macie jest w planach zapewnienie opieki stomatologicznej waszym mieszkańcom. Tak. Jak to miałoby wyglądać? Tak, to jest mój plan. Chciałabym, aby taka opieka stomatologiczna była w naszych szkołach. Mamy 5 placówek szkół podstawowych i chciałabym również, żeby w naszych ośrodkach zdrowia ten stomatolog się pojawił. Podobno parę lat temu był stomatolog w jednej z przychodni. Ja odkąd jestem w gminie, jestem 2 lata. Takiej opieki nie było. Chciałabym, żeby to wróciło. Jestem już w powstępnych rozmowach z organizacją, która miałaby się tym zająć. Mam nadzieję, że uda nam się porozumieć w tej kwestii i ta opieka stomatologiczna
wróci do naszej gminy. Pani Wójt, tych tematów, o których możemy rozmawiać, jest na pewno bez liku, ale zostawmy sobie może coś na nasze kolejne spotkania. Ja Państwa zapewniam, że od czasu do czasu z Panią Wójt, a później burmistrz, bo przecież już za chwilę, no tak, bo po nowym roku zmieni się Pani stanowisko, będziemy się spotykać i rozmawiać na temat tematów, problemów, wyzwań związanych z gminą. Na co Państwa serdecznie zapraszam. Dziękuję serdecznie. Oczywiście. Za spotkanie. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia. Do zobaczenia.